Rzeczywiście jest to wielki przywilej, że jesteśmy razem i że wspólnie otwieramy Słowo Boże. Te wspaniałe obietnice, które już studiowaliśmy w czasie szkoły sobotniej, a obecnie raz jeszcze chcemy otworzyć Słowo Boże. Ja osobiście bardzo cieszę się z tego powodu że na sali jest tak dużo młodych ludzi, chociaż witam szczególnie tych trochę starszych oczywiście. Tak mi się wydaje nawet, że chyba na tym miejscu jestem najstarszy. Ale to nieważne jest, ile lat mamy, ważne jest, jak się czujemy. A szczególnie witam serdecznie, serdecznie młodzież. Zawsze, gdy jestem w podkowie leśnej, i patrzę na zbór, to mi się przypomina to, co jest w objawieniu napisane: że widziałem wielki lud, z każdego pokolenia, narodu, języka, ludu, którzy śpiewali. I Podkowa Leśna jest takim miejscem, gdzie przedstawiciele różnych narodów tutaj się znajdują. Jest to jakiś przedsmak tej. Wspaniałej niebiańskiej ojczyzny, gdzie razem będziemy jako jedna wielka rodzina odkupiona przez Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj podkreślić to, co jest w Słowie Bożym, to, co też i w duchu Prostwa jest, a szczególnie w książce życie Jezusa czy tęsknota wieków w języku jakimś oryginalnym nawet nie wszystko będę czytał ale wierzę że znamy te rzeczy i możemy wspólnie czytać jest między innymi podkreślona myśl że jeżeli przeżyjemy jeden dzień bez rozmyślania o tych ostatnich chwilach życia Jezusa to jest dzień w naszym życiu stracony. Dlatego rozmyślajmy o tym, co Jezus Chrystus dla nas czynił, a szczególnie w tych ostatnich chwilach. Jezus Chrystus zbliżał się do tego momentu, kiedy miał, miała się rozegrać ta ostatnia scena, Ostatnia faktycznie noc, tragiczna noc, którą przeżył. Wcześniej Jezus Chrystus zmówił ostatnią publiczną modlitwę, tak nazywamy ją modlitwą arcykapłańską, która jest w Ewangelii Jana 17 rozdziale. A przede wszystkim. Coraz częściej mówił na temat swojego powrotu i te piękne słowa, że niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca jest wiele mieszkania, a jeśli nie, byłbym wam powiedział, idę przygotować i przyjdę z zasiem ponownie e, po was. Jezus Chrystus też pod koniec swego życia, kiedy mówił, na temat swego powrotu, przedstawił to, co jest najważniejsze. Może niektórzy spodziewali się, że Jezus Chrystus może jakieś konkretne daty, konkretne fakty, oczywiście poda. Owszem, on wspominał pewne znaki, ale przede wszystkim, co najważniejsze w tych ostatnich wypowiedziach, w tych ostatnich słowach, no, mówił na temat czuwajcie. Nawet przedstawił to w formie przypowieści. Przypowieść o mistrzu, o słudze. Nieraz się myśli, że, że ten niewierny to tam świat reprezentuje, a ten wierny to reprezentuje oczywiście zbór. Nie, on mówił do zboru. Jak również Jezus Chrystus inną przypowieść o dziesięciu pannach. Pięć było bardzo mądrych, rozsądnych, a pięć było niestety nierozsądnych. Tak nawet w Biblii jest napisane, głupich oczywiście. One wszystkie czekały na, na mesjasza. One wszystkie wiedziały, że mesjasz przyjdzie. I dlatego one. Ta przypowiedź reprezentuje zbór wyznawców, którzy wiedzą o powtórnym przyjściu, abyśmy zaliczeni byli do tych panien, które były mądre. Jest też również podkreślone, że Jezus Chrystus mówił o swojej misji. Ostatnią wieczerzę pańską, ostatnią ucztę paschalną przeżył. Właściwie to zamienił tą ucztę paschalną, starotestamentową, na nowotestamentową, pamiątkową. Jezus Chrystus podczas tej uroczystości, między innymi, podkreślił, na czym będzie polegała misja, którą mamy wykonać. Na służebnej roli. Jezus Chrystus służył, umywał nogi. A następnie czytamy, że zaśpiewali hymn. Jest to opisane w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 29 wierszu i 30. Zaśpiewali hymn i wyszli ku Górze Oliwnej. Jest podkreślone też w życiu Jezusa i w wielu innych miejscach, że to był ten hem, to była króciutka, króciutki psalm 117, bardzo krótki. Uwielbiający Boga zaśpiewali. A następnie razem podążali, może już nie tych dwunastu, ale już szło niestety jedenastu, dlatego że Judasz. Wyszedł z tego miejsca. Rozpoczęła się noc, i to była też ostatnia noc w życiu Judasza. I szli, i jakoś nie rozumieli pewnych rzeczy, że powoli szli, zwykle szli do, do ogrodu Getsemany. Tam poszukali jakiegoś cichego miejsca. I tam przez pewien czas się modlili, następnie rozmyślali pewne rzeczy i zasypiali. A w poranku następnego dnia Jezus Chrystus budził swoich uczniów i udali się do, do pracy, do działania pod każdym względem. Czytamy, że. Tym razem to jakoś tak dziwnie wyglądało. To jest w Ewangeliach opisane. Nietypowo. To jest przepięknie opisane w życiu Jezusa w rozdziale Getsemany. Jezus Chrystus szedł wolno. Następnie podtrzymywany przez dwóch uczniów. Prawdopodobnie, gdyby nie był podtrzymywany po przez dwóch uczniów pewnie by upadł. Cicho jęczał, gdy szedł. Powiedział, co tej nocy go będzie czekało. My zwykle patrzymy na Golgotę. Tak, należy patrzeć. Tam się to wszystko tragicznie roz, rozgrywało. I wcześniej jeszcze podczas sądzenia. Ale ten decydujący moment, jaki był, to była. To była noc przeżyta w ogrodzie getsemane. Jezus Chrystus ze smutkiem też powiedział, że Wy wszyscy zgorszycie się tej nocy ze mnie. Tam Piotr, który tak często zabierał głos, powiedział: Chociażby się wszyscy zgrzeszyli, ja nie. Ja z Tobą pójdę nawet na śmierć. Piotr wtedy powinien powiedzieć to, co powiedział kiedyś, gdy szedł po jeziorze i zaczął tonąć. Panie, ratuj mnie. Ratuj moją niewiarę. Ratuj mnie. Następnie byli tam inni uczniowie. Ale niestety tej nocy, który Jezus Chrystus rozgrywał ten decydujący bój. Jak zadecydował, to te inne rzeczy już nie tak tragicznie wyglądały, chociaż były tragiczne i te następne rzeczy. Tak, pamiętam jak kiedyś powiedział: Uczniowie zawiedli wtedy. Jeszcze jak tutaj nas często odwiedzał Leon Maszczak, to on powiedział, że uczniowie. Tam mieli egzamin zdać w ogrodzie Getzemany, ale niestety oblali ten egzamin. Nie zlali tego, tego egzaminu. I czytamy, że Jezus Chrystus jest to zapisane w Ewangeliana, w szóstym rozdziale, siedemdziesiątym wierszu, że jeden z Was jest diabeł. Wykonuje rolę diabła który wcześniej opuścił. No, wszedł, szedł w otoczeniu jedenastów. Była to wyjątkowa noc. To była paschalna noc. Blady księżyc świecił, jakby dodawał, dodawał no, tego tragizmu tej nocy. Całe miasto w związku z, z, z świętami paschalnymi, które nadchodziło, było usiane namiotami. Wszyscy zasypiali i czytamy, że Jezus Chrystus, tak jak opisane to jest w życiu Jezusa, był jakoś. Dziwnie milczący. Jego dusza napełniona była smutkiem. Jezus Chrystus był tym, który niósł grzechy całego świata. W zeszłym, w zeszłym kwartale studiowaliśmy też piękne lekcje, podobnie jak te, które obecnie studiujemy. Co tam się stało? Paść owieczki moje w Listu Piotra, na Pięćdziesiątej stronie czytamy takie, taką uwagę, którą postaram się przeczytać. Szatan gwałtow, gwałtownymi pokusami nękał serce Jezusa. Zbawiciel nie mógł przebić się, przebić wzrokiem przez bramy grobu. Tu musiał walczyć jak człowiek, nie mógł użyć swej boskiej mocy. Nadzieja nie przedstawiała mu jego wyjścia z grobu jako zwycięzcy i nie mówiła o jego przyjęciu ofiary przez Ojca. Obawiał się, że grzech był tak wielką obrazą dla Boga, że jego rozdzielenie będzie z Ojcem oczywiście wiecznych. Chrystus odczuwał ból, jakie dozna grzesznik, gdy łaska nie będzie dłużej chronić upładłego rodu. To zrozumienie grzechu, przenosząc, przynosząc gniew ojca na Niego jako na zastępcę człowieka, uczyniło wypijany przezeń kielich tak gorzkim, że złamało Serce Jezusa Chrystusa. To są szczególne słowa, że Jezus Chrystus walcząc, kiedy wziął na swoje barki grzechy całego świata, nie mógł widzieć tego, co stanie się później. Nie mógł widzieć również, tak jak czytaliśmy, jak wyjdzie z grobu, i wiele innych myśli, które były przekazane. Więc walka ta była była straszna. Uczniowie widzieli to, że coś szczególnego z Chrystusem się dzieje, że, ale nie mieli odwagi go zapytać, co się stało, bo powinni byli wiedzieć. Doszedł do pewnego miejsca. Pozostawił pozostałych uczniów, a wybrał trzech: Piotra, Jakuba i Jana. Tak nieraz zastanawialiśmy się, dlaczego Jezus Chrystus wybrał właśnie tych trzech. Tych trzech to było ci, którzy przede wszystkim widzieli Jezusa Chrystusa przemienionego, objawionego swoją boskość na górze przemienienia. Widzieli też i że po prawej i lewej stronie stali Mojżesz i Eliasz jako reprezentanci tych, którzy, którzy umrą. Mojżesz, a jednak będąc martwych, wzbudzeni, jak również Eliasz, który żywo przeszedł do nieba bez oglądania śmierci. To byli ci, którzy więcej wiedzieli, więcej widzieli. Słyszeli między innymi słowa, które Bóg wypowiedział: To jest syn mój miły, w którym mam upodobanie. Tego słuchajcie. Oni to wszystko widzieli, przeżyli. To powinno wzmacniać ich wiarę. I dlatego Jezus Chrystus zapragnął, aby byli. Tej tragicznej nocy, w którym mógł miał zadecydować, no, był, byli razem z nimi, a nawet zostawił ich w pewnym miejscu, a poszedł na, na miejsce, y, gdzie walczył. Szatan sprawca złego wiedział, że to jest ostatni czas, że to jest ostatni bój, i wszystko położył na jedną kartę. Albo zwycięży Jezusa Chrystusa i świat stanie się Jego królestwem, albo przegra i będzie ponosił skutki i konsekwencje przegranej. Sprawca złego przez trzy lata przygotowywał się do, do, do tego, do tego ostatniego boju. Tak jak sprawca złego przygotowywał się, nie wiemy jak długo, ale przygotowywał się, aby zaatakować i zwieść naszych pierwszych rodziców. Przygotowywał się do tego. Tak samo tu sprawca złego przygotowywał się na ten ostatni bój, na tą ostatnią walkę z mocami ciemności, którą miał Chrystus. Przechodzić. On przyszedł do Jezusa Chrystusa i powiedział Chrystusie, Mesjaszu. On wiedział dobrze, kim jest. Dlaczego ty jeszcze walczysz? Przecież przegrywasz. Przecież nikt Ciebie nie przy, nie, nie, nie nie akceptuje. Nauczyni w piśmie przywódcy Żydowscy od ciebie się odwrócili. A nawet ten najzdolniejszy, najbardziej wykształcony z uczniów Judasz ciebie zdradził. Piotr, który tak często wypowiadał się po twojej stronie, zaprze się ciebie. Nawet umiłowany Jan, nie będzie, nie będzie z tobą. I dlatego nie podejmuj tego boju. Zrezygnuj z tego. Czytamy, że Jezus Chrystus przylgnął do ziemi, jakby w tej ziemi, którą kiedyś sam stworzył, szukał radunku. A z jego ust e, słowa, Opłynęły trzy razy te słowa wypowiedzi. Ojcze, oddal ten kielich ode mnie, ale dodał, ale nie moja wola, ale twoja wola niech się stanie. Jakby pytał się, czy jest jakiś inny sposób ratowania, ratowania tej ziemi. Ja kiedyś czytałem taką historię okrutną. Byłem wtedy bardzo młody. To była wstrząsająca historia. A mianowicie, jak w pewnym instytucie owieczki przyprowadzano. Byli panowie z takimi długimi, no, które wbijali szpilami, które wbijali w owieczkę, wyciągali tam, no z, z, z kręgosłupa pewne rzeczy, z których produkowano, produkowano lekarstwa. Tak. Ktoś, który to widział, jak te owieczki przyprowadzają. A ci naukowcy w białych Kitlach oczywiście wbijają, a no, w, w kręgosłup, tak. Wyciągają, z których produkowają lekarstwo. I ktoś zapytał. Panowie, A nie ma jakiegoś innego sposobu ratowania człowieka? I odpowiedzieli nie ma. Ja nie wiem, czy to jeszcze się praktykuje, czy już jakieś inne sposoby, e, e, innych sposobów nie ma. I dlatego to jest ten obraz. Jak ten prawdziwy baranek, Jezus Chrystus, pytał się: Ojcze, czy jest jakiś inny sposób rato, ratowania ludzi? Ale jeżeli nie ma, to niech się, Ojcze, stanie Twoja wola. Wiecie, to było straszne, tak jak czytaliśmy. Grzechy całego świata zostały włożone na Niego. Wiecie, to nie była gra, to nie było aktorstwo. To były rzeczywiście grzechy całego świata włożone, zostały na jego barki. Ja, gdy młodzieży, która może po raz pierwszy bierze do ręki Biblię, to jakoś wyjaśniam, to jest tak, jak wiecie, dzisiaj co jest łatwo uczynić? No, nabrać kredytów, no, a potem ciężko je spłacać. Jakie jest jedyne wyjście? Że ktoś bogaty się znajdzie i co powie. Człowieku, ty się z tym nigdy nie uporasz. Ty będziesz do śmierci dłużnikiem i ponosił konsekwencje dłużnika. A dla mnie nie jest to problem. Pójdziemy do banku i te wszystkie twoje długi przepiszemy na moje konto. I kto od tego momentu ponosi konsekwencje dłużnika? No ten, który sobie pozwolił przepisać. Na swoje konto. Wiecie, to nie jest gra. On ponosi winę. Bank się nie pyta, kto płaci. Bank się tylko pyta jedno: zapłacone czy niezapłacone? Jest to jakaś ilustracja, niedoskonała, ale jest to jakaś ilustracja tego, co Chrystus czynił. Na swoje barki wziął grzechy całego świata. Wziął. I był potraktowany jako największy grzesznik. I następnie czytamy też, że jako wielkiego grzesznika ojciec odwrócić musiał oblicze swoje, potraktować go. I to było nie do przeżycia dla Jezusa Chrystusa. On nie wiedział, co dalej się stanie. I dlatego wtedy bardzo potrzebował pocieszenia. Wziął tych trzech uczniów, i następnie tych ci pozostali również byli, i podchodził kilkakrotnie do nich i pytał się, i oczekiwał, że może no, jakieś wyrazy współczucia to jakoś go pocieszy. Albo przede wszystkim spodziewał się, że będą się modlić za niego, że ktoś się wreszcie modli za niego. Ale za każdym razem, którym podchodził do Jezusa Chrystus, Jezus Chrystus do swoich uczniów i do tych najwierniejszych, zastał ich śpiąc. Czytamy, że w pewnym momencie podszedł do Piotra i pytał, Piotrze, śpisz? To wszystko jest zapisane. Piotrze, śpisz? Nie mogłeś jednej godziny czuwać ze mną? Abym przynajmniej miał tą świadomość, że ktoś się modli, ktoś się wstawia za mną, że ktoś współczuje. Tak ładnie jest napisane w życiu Jezusa, że cyprysy i palmy były takimi cichymi świadkami. Tej straszliwej mę, męki Jezusa Chrystusa. Do niedawna Jezus Chrystus jak potężny cedr, cedr stawiał czoło opozycji, a teraz jak czcina targana wiatrami. I czytamy, że w tym największym boju którym nie mógł oglądać, co będzie w przyszłości. Że uświadomił sobie, pokazane mu zostało cierpienia, cierpienia na Ziemi. A drodzy bracia i siostry, tych cierpień na, na, na Ziemi jest coraz więcej. I będzie coraz więcej. Ja nie chcę jakimś ponurym przepowiadaczem, ale coraz więcej. Ja nawet wiem, nasi znajomi byli uczniowie, przeżywali, niedawno przeżywali to, że mieli dziecko niepełnosprawne. Z jakim strasznym, ogromnym troską mar... no, troszczyli się o to dziecko. Zdaje się, że dwa tygodnie temu dziecko zmarło. Ileż to cierpień na świecie jest. Ileż to dzieci cierpi? Jezusowi Chrystusowi było pokazane, że albo te cierpienia na świecie będą potęgowane i będą coraz większe, i na wieki będą istnieć, albo Twoja śmierć zapłaci oczywiście za to. Gdy Chrystus to sobie uświadomił, gdy to zostało mu pokazane. Czytamy, że to miłujące, kochające serce Jezusa Chrystusa nie wytrzymało. I powiedziało co? I zadecydował Chrystus co? Obojętnie co będzie, Ojcze, ja się decyduję. I gdy zadecydował tej nocy, tam w ogrodzie Getsemane, to był ten największy moment, największa walka, to, co się na sądzie stało, to było straszne. Ale najgorsze było w ogrodzie Getsemany. To, co się działo na krzyżu Golgoty, to chyba diabeł wymyślił śmierć na krzyżu, ta najbardziej okrutna. Ale najtragiczniejsze, co przeżywał, to było w ogrodzie Getsemany. Ja marzę o tym, aby znów któryś kolejny raz pójść do ogrodu Getsemany, chociaż żałuję jednej rzeczy. Że ten ogrod nie wygląda już tak, jak wyglądał kiedyś. Ogrodzony, kościoły pobudowane, a tak bardzo chciałbym tam usiąść na ławeczce w ogrodzie Getsemany i powiedzieć, mój ukochany zbawco, to właśnie gdzieś tu na miejscu, chociaż my to możemy w każdym miejscu przeżywać i powinniśmy przeżywać, to gdzieś tu. Ratowałeś się ziemi. Jedynie krople rosy z palm i cedr oczywiście spływały i chłodziły twoje oblicze, skrwawione oblicze, bo to był pot, ale krwawy pot padał oczywiście na niego. Nawet nie zdajemy sobie sprawy nieraz, co tam oczywiście przeżywa. I tam zadecydował, co będzie, to będzie. Ja nie znoszę tych cierpień. Ja nie znoszę tych, tych, nie, tych dzieci, ułomnych dzieci. Ja nie znoszę tych wszystkich cierpień. Jeżeli moja śmierć może to przerwać, zdjąć, to Ojcze ja się decyduję. I jak Chrystus zadecydował. To jest opisane, że niebo się otworzyło, światło padło na Niego. A następnie Przybył anioł z kielichem, nie żeby ten kielich goryczy za niego wypić, ale żeby go, żeby go pocieszyć. Jezus Chrystus był wzmocniony przez Boga, ale w którym momencie? W tym momencie, gdy podjął tą najtragiczniejszą, nie do pojęcia decyzję. Ja się decyduję. Co będzie, to będzie. Ale ja się decyduję. Ja z, nie zniosę tych cierpień na ziemi. Tego wszystkiego, co świat przeżywa dzisiaj i, i każdego dnia. E, czytamy, czytaliśmy w księgi, z księgi Proka, e, z Ewangelii Starego Testamentu, e, z e, księgi Izajasza, na wstępie. Czterdziesty drugi rozdział, przepiękny jest pięćdziesiąty trzeci, ale czterdziesty drugi rozdział i tam czytaliśmy wiersz czternasty. 42. drugi rozdział czternasty wiersz, tak. I za czterdziesty drugi czternasty. E, przepraszam, 52 był czytany. Ten sam jeszcze raz chcę przeczytać. 52. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego e, był jego wygląd. W tej straszliwej walce to był pot, ale to nie był normalny pot, to był krwawy, krwawy płot. I dlatego też Chrystus to przeżywał. Jak podjął decyzję, wstał, pocieszony przez Ojca, przez Anioła, ta cisza była przerwana i wyszedł na spotkanie i powiedział: „Chodźmy, bo ten, który ten, który oskarża, przychodzi.” Ale jeszcze jeden wiersz chciał, pragnę przeczytać z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 20, 45 wiersz. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich smutne słowa. Śpijcie dalej, i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina, i sen człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Powiedział: Śpijcie już teraz. Ja nieraz lękam się o siebie, żeby w pewnym momencie Chrystus, Bóg do mnie nie powiedział: Wiesz co, ja już zadecydowałem, ja już to a to dzieło wykonałem, a Ty już możesz teraz spokojnie spać. Drodzy bracia, myślmy o tym żeby czasem takie słowa nie musiały być wypowiadane pod naszym adresem. Czytamy, że wyszedł na spotkanie, skierował kroki, a cały tłum motłochu wychodził na, na spotkanie. Wiecie, tak nieraz myślę o tym, że, że to był tłum, to był. Jest w życiu Jezusa opisane, że to był motłoch. A na jego czele szli kapłani, przywódcy narodu. A wśród nich był też i Judasz. Jest to smutne, że nieraz przywódcy, jeżeli polityczni przywódcy, nieraz posłużą się, przepraszam, tłumem. Tak, jak to jest w życiu Jezusa napisane, motłochem, to przywódców politycznych dla osiągnięcia swoich celów, gdy to zrobią, to jest jakoś jeszcze do zrozumienia. Ale przywódców religijnych, którzy posłużą się motłochem? Ja niedawno przeżywałem, przeżywałem pomnik Janachusa. Jak motłoch go prowadził tam na miejsce stracy. A wśród nich byli przywódcy. I to właśnie było. Przywódcy posłużyli się tym najgorszym elementem, jakie wtedy było, I szli na czele. Smutne to jest. No i Chrystus ich pyta. Kogo szukacie? A oni odpowiadali, Jezusa Nazareńskiego. A Chrystus odpowiada, No to ja jestem. Pozwólcie tym odejść, bo bał się o swoich uczniów. Pozwólcie im odejść. Tam Piotr jeszcze próbował coś czynić. Oni padli, jakby rozpoznali, że to jest prawdziwy Mesjasz, to jest Syn Boży. Ale kapłani. Przywódcy żydowscy bali się, że w tym momencie Jezus może, może uciec. Dlatego zmobilizowali się jeszcze raz. I tam jest opisane, że skrępowali jego ręce. Te ręce, które tak często spoczywały na głowach dzieci, błogosławiąc ich. Te ręce, dotknięcie, których przywracało zdrowie, życie nieraz, skrępowani. Przepraszam za to określenie. Wyszli jak po bestie. To był najbardziej miłujący człowiek, istota, jaka żyła. W Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale Ewangelia Łukasza, bo się dziwili, e, dlaczego... E, Jezus Chrystus zezwala na to wszystko. Dwudziesty drugi rozdział i wiersz, czytajmy, pięćdziesiąty trzeci. Chrystus powiedział: Gdy codziennie bywałem z Wami w świątyni, nie, podnie, nie podnieśliście na mnie ręki. Ale następnie dodał: Lecz to jest Wasza pora i mocy ciemności. Ja zawsze byłem. Mogliście mnie pojmać, ale nie pojmaliście. A dzisiaj pojmujecie, dzisiaj mnie wiążecie, krępujecie. To wszystko się dzieje. Dlaczego? Bo to jest wasza pora. To przyszedł ten czas, kiedy syn człowieczy będzie wydany. Chciałbym powiedzieć w zakończeniu, pamiętajmy, że. Każdy z nas w jakimś stopniu będzie przeżywał swoje Getsemany, a może już przeżywaliśmy, kiedy minuty nocy dłużyły się w godziny, a wiecie w takich chwilach co jest? Ja z własnego doświadczenia mogę to powiedzieć. Nikogo nie ma. Który by jedno słowo wypowiadał, chociaż to jest nieporównywalne oczywiście do tego, co Chrystus przeżywał w grodzie Getsemane. I musimy pamiętać, że będziemy przeżywali swoje Getsemane. Oby Pan dopomógł nam, abyśmy przeżyli i zadecydowali stanąć po stronie Boga. Tak jak to Jakub nad potokiem Jabok przeżywał, to było jego Getsemane. Ale największe Getsemane, jakie ktokolwiek przeżywał, nieporównalne do wszystkich innych, to było to, co Jezus Chrystus przeżywał w ogrodzie Getsemane. Jest taka piękna pieśń: W ogrodzie byłem raz sam. Chrystus sam był. Krople rosy lśniły na róży, a te krople tylko spadały na moje skrwawione oblicze. To był podkrwawy, gorący. I wreszcie zadecydował, cokolwiek będzie, czy jeszcze nawiążę łączność z ojcem. Co będzie? Nie wiem, co będzie. Poczytaliśmy, nie zostało mu to w jego człowieczeństwie nie, objawione, ale z miłości zadecydował. I mamy wspaniałego zbawiciela. Dziękujmy Bogu za to wszystko. Rozmyślajmy o tym, codziennie rozmyślali o tym. Aż do tego dnia, kiedy na obłokach niebieskich zobaczymy go przychodzącego. O tych, których, o których zadecydował w ogrodzie Gecemane. Niech Bóg nas w tym kierunku prowadzi i błogosławi.